Psy w Bolesławcu posiada wielu mieszkańców miasta i to zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w mieszkaniach w blokach mieszkalnych. Obecnie w Straży Miejskiej zarejestrowanych jest ich około 3400. To zatem powszedniość naszego życia, ale wcale nie oznacza to niestety, że wszyscy właściciele tych czworonogów w pełni są świadomi odpowiedzialności, która na nich w związku z tym ciąży. Straż Miejska w Bolesławcu pragnie wszystkim przypomnieć, że oczywiście właściciele czworonogów oprócz przyjemności posiadania pupila mają także wiele obowiązków i te ich obowiązki wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców Bolesławca. Takim podstawowym obowiązkiem, który wynika z kodeksu wykroczeń, jest fakt, że każdy właściciel ma obowiązek zachowywać zwykłe i nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a do takich środków ostrożności zalicza się zdecydowanie smycz i kaganiec. Wydają się to oczywiste sprawy, ale każdy z nas nieraz był świadkiem sytuacji, w których większy bądź mniejszy pies wyprowadzany był przez swojego właściciela bez tych akcesoriów. I nie byłoby to może jeszcze wielkim przewinieniem, gdyby pies zachowywał się spokojnie wobec przechodniów. Ale niestety dochodzi też do sytuacji agresywnego zachowania się czworonogów wobec innych ludzi. Ustawodawca niecałe 2 lata temu zauważył, że jest to ogromny problem i właśnie przepisy z tego wynikające zostały zaostrzone. Nie tylko podwyższono grzywnę do 1000 zł, ale także wprowadzono karę ograniczenia wolności za nieprzestrzeganie tych przepisów. Także problem ten jest nadal aktualny i bolesławieccy strażnicy miejscy podejmują czynności i interwencje, aby takich sytuacji było jak najmniej. Statystycznie w ciągu każdego roku strażnicy miejscy odławiają około 110 psów, które często wyprowadzane bez smyczy uciekały właścicielom. Ale jeszcze większym problemem są pogryzienia ludzi przez psy. Rocznie jest ich ponad 100. Co roku ta liczba się tylko nieznacznie zmienia. To też właśnie dowodzi, że ten problem jest cały czas aktualny i właściciele psów muszą przestrzegać tych przepisów. Nie może być takiej sytuacji, że właściciel z reguły podchodzi do swojego pieska jako zwierzęcia, które doskonale zna, bo nigdy nie wiemy, jak zareaguje na różnego rodzaju bodźce. To my, obywatele, mamy czuć się bezpiecznie, idąc po chodniku, nie musząc przechodzić na drugą stronę tylko dlatego, że ktoś po prostu nie chce założyć smyczy swojemu zwierzęciu. Strażnicy miejscy będą więc nadal zwracać baczną uwagę na zachowania właścicieli psów wyprowadzających ich na spacery po mieście. Oprócz oczywiście tych kodeksowych, z kodeksu wykroczeń wynikających obowiązków, bo właśnie obowiązek trzymania psa pod kontrolą, są także obowiązki inne, które również zagrażają bezpieczeństwu i między innymi jest to obowiązek sprzątania po psie. Często bagatelizowany, ale ma znaczenie, zwłaszcza dla dzieci, które bawiąc się na podwórku mogą się natknąć na psią kupę. Za takie wykroczenie strażnik miejski może nałożyć mandat do 500 zł. Bolesławianie są świadomi tego obowiązku. Zresztą często korzystają z możliwości bezpłatnego uzyskania woreczków na psie odchody. W mieście rozmieszczone są też specjalne pojemniki do wrzucania do nich wypełnionych woreczków. Jak pokazuje nasza praktyka, bardzo często ludzie nerwowo reagują na obecność strażnika i odruchowo szukają czegokolwiek, co mają pod ręką. Potrafią nawet wziąć psią kupę w gołe ręce, żeby wyrzucić do kosza. To świadczy o tym przede wszystkim, że jednak właściciele mają świadomość tych obowiązków, natomiast bagatelizują ich przestrzeganie, uznając, że jest to po prostu nieważna sprawa, a ona ma zdecydowany wpływ na zdrowie ludzi i po prostu tych przepisów trzeba przestrzegać. Pamiętajmy o tym, że psia kupa sama się nie posprząta, tak samo jak pies sam siebie nie wyprowadzi. Należy go wyprowadzać na smyczy i jeżeli jest taka też potrzeba w kagańcu. Co mogę jeszcze podać z praktyki strażników miejskich, są też sytuacje takie, że psy wyprowadzane na smyczy atakują, więc to dowodzi faktu, że tym bardziej bez posiadania tej smyczy my nie wiemy, jak zwierzę zareaguje w danej sytuacji, jak zareaguje na jakiś bodziec zewnętrzny, bo to jest zwierzę, które działa instynktownie. Jest to nasz kochany pupil i oczywiście mamy z tego jakieś przyjemności z posiadania zwierzęcia, ale mamy też mnóstwo obowiązków i ich trzeba przestrzegać. Warto też przypomnieć właścicielom psów i tym, którzy myślą dopiero o tym, by kupić lub wziąć do swojego domu czy mieszkania takiego czworonoga, że mogą też skorzystać z pewnych ułatwień, które istnieją właśnie dla nich w Bolesławcu.
Dosyć istotną kwestią jest też fakt chipowania piesków i każdy właściciel, który na terenie miasta zaczipuje takiego pieska i zarejestruje u nas, wnosi niższą opłatę za podatek za posiadanie pieska, a do tego ma jeszcze tą świadomość, że jeżeli piesek zostanie przez nas odłowiony, to szybciej po prostu do niego wróci. Rocznie około 60 nowych piesków jest u nas w systemie rejestrowanych. Obecnie zarejestrowanych w Bolesławcu, u nas w Straży Miejskiej w Bolesławcu jest około 3400 psów. Zatem można powiedzieć, że świadomość wśród bolesławian obowiązków, które ciążą na właścicielach psów, jest wysoka. Zdaniem pani komendant, wiemy, co powinniśmy robić, ale zbyt często bagatelizujemy wagę tych powinności. A trzeba pamiętać, że dobre nawyki powinny stawać się rutyną, ponieważ odstępstwa od niej mogą w końcu doprowadzić do trudnych do przewidzenia, nieprzyjemnych albo i tragicznych konsekwencji.